ruszamy w rejs do portów naszych marzeń. Jak gotów jest, chodźcie więc żeglarze. Hej, ruszamy w rejs do portów naszych marzeń. Jak gotów jest, chodźcie więc żeglarze. Nieważne, co się wydarzy, nieważne kiedy, zabierzmy w podróż staruszkę, raz tylko jeden. Kto ujrzał raz przed dziobem morza dal, powracał będzie wciąż do tamtych fal. Ruszamy w rejs do portów naszych marzeń. Jak gotów jest, chodźcie więc żeglarze. Hej, ruszamy w rejs do portów naszych marzeń. Jak gotów jest, chodźcie więc żeglarze. Dziękujemy bardzo. Pokażę patronowi. Super. Dziękujemy. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie przy okazji ważnego dla kultury regionu wydarzenia. Witam Państwa przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Marek Książek. Można mi mówić Panie Prezesie. Witam Prezesa Oddziału Olsztyńskiego Warmińsko-Mazurskiego Związku Literatów Polskich Andrzeja Cieślaka. Proszę Państwa, wielu z Państwa zapewne pamięta, że nagroda imienia Henryka Panasa przyznawana była pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Ci, którzy jednak nie pamiętają tej informacji, na pewno Państwo zdobędziecie z ust Marka Książka. A ja chcę Państwu powiedzieć, że wybór dzisiejszy był uzasadniony szczególnie. Otóż przy bardzo usilnych staraniach i prośbach Konwentu Seniorów, w którym uczestniczą członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP i Związku Literatów Polskich, zapadła decyzja, żeby jakby powtórzyć, reasumować tę nagrodę. Posłużyliśmy się opiniami prawie 30 Prawie i Sprawiedliwych i oto ta nagroda została przyznana. Ale o szczegóły proszę Marka Książka, współautora książki Parnas według Panasa. No te reasumpcje to mi ukradłeś, prawdę mówiąc. To też chciałem zastosować, jest ostatnio modna, ale przede wszystkim Andrzeju, no musimy powitać szanownych gości. Więc witam w imieniu przedstawiciela marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Marka Gustawa Brzezina, który jest patronem naszej imprezy.
również dwojga nazwisk Wiktora Malka Lejka. Można być, ale masz wejście. Marek jest szefem kancelarii Sejmiku w województwie, więc to jest znacząca postać. Poza tym jest ostatni Mazurek bodajże. Witam Roberta Szewczyka, przewodniczącego Rady Miasta. Oczywiście Olsztyna. Robert jest również dyrektorem Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego. Witam również pana Stanisława Gorczycę, sekretarza miasta Olsztyna. W gronie przyjaciół, tak można powiedzieć, rodziny, więc wybaczcie nam nasze potknięcia takie korporacyjne. Zwłaszcza, że nie mamy w tym względzie praktyki. Ja chciałem tylko dodać, że Stasiu tutaj, bo jesteśmy po imieniu ze Stanisławem, był wieloletnim posłem i senatorem RP. No, teraz. Przede wszystkim witamy jednak laureata, naszego dostojnego gościa, dostojnego w sensie szacunku. Krzysztofa Damoszewicza! I to jest ten magnes, który przyciągnął publiczność na całą salę. Także z tobą można impresję takie robić na zasięgu. Robiło. Krzysztof Damoszewicz, proszę Państwa, tak przy okazji poinformuję, jest zdobywcą takiej liczby nagród tutaj nawet naszych regionalnych. Otóż chcę Państwu przypomnieć, że Krzysztof jest także laureatem nagrody imienia biskupa Krasińskiego w 98 roku, o ile dobrze pamiętam. Także kolejny jakby splendor, zasłużenie Krzysztofowi przypadł udziału. Natomiast dwa lata temu pamiętam, bo byłem marszałek województwa wręcz też jakiś tam medal. Tak, to jesteś zasłużony. Naprawdę mówię, od Krzysztof to wrócił do swojego matecznika. Albo inaczej, on chyba nigdy tak nie wjechał na dobre do stolicy. Ciągle się tutaj pojawia, promuje nasz region. I to była między innymi motywacja przyznania nagrody. Ale o tym jeszcze będzie w werdykcie kapitułu. Ja chciałem powiedzieć o patronie. Patron Henryk Panas, moim zdaniem, a nie tylko moim, najwybitniejszy pisarz współczesny z tego regionu. Co prawda był takim przyjezdnym, jak wielu tutaj na tych ziemiach, bo praktycznie oprócz chyba rodziny Marka Lejka, to wszyscy, gdybym tak się zwrócił, to pewnie pochodzą od pionierów, którzy tu w 45 czy później dojechali. Henryk Panas urodził się prawie 110 lat temu, w 1912 roku w Lwowie, w Lwowiach. Tam ukończył studia. Pochodził w ogóle z rodziny takiej burżuazyjnej może. Jacek Panas, jak będzie, to może mnie poprawi, bo jego ojciec Henryka Panasa był właścicielem sklepów mięsnych i rzeźni. Henryk odebrał staranne wykształcenie na dwóch fakultetach. Był magistrem historii, filozofii historycznej, odwrotnie. W razie był wtedy taki kierunek. Po wojnie został nauczycielem. Następnie jako ten Polak w Lwowie po wyjściu Armii Czerwonej został aresztowany i odsiedział 10 miesięcy w Lwowie. Następnie cudem, można powiedzieć, został uratowany, ponieważ dokładnie 21 czerwca 1941 roku, dzień przed inwazją Hitlera na Związek Radziecki, został przetransportowany na wschód, w efekcie trafił do Borkuty. No i znowu miał szczęście, ponieważ Anders stworzył Armię Polską na wschodzie, więc on się przedostał do jego oddziału i razem z Armią Andersa przeszedł szlak bojowy od
przez Irak tam i Monte Cassino wylądował w Anglii. Nie powiem, że walczył tam mocno, prawda, bo był takim, można powiedzieć, kaowcem kulturalno-światowym. W 1947 wrócił do Polski. W roku, kiedy się Krzysztof urodził, tak? Pamiętamy. Więc jakaś tam jest ciągłość, można powiedzieć. Sytuacja się zmieniała. On był lojalny wobec ówczesnej władzy. Nawet był chyba, na pewno do partii wstąpił, ponieważ uważał, co wynikało z jego późniejszego listu, że skoro partia PPR jeszcze rządzi tym krajem, Polską, to powinni być w niej w miarę niegłupi ludzie. Mądrzy ludzie, odpowiedzialni. I on za takiego się uważa. Więc taka postawa w tej chwili rzadka, ale tak to było, tak to wyznał później swojemu przyjacielowi. Ale wiadomo, w latach stalinizmu dobierali się do takich jak on Andersowców. No i musiał zmykać. Najpierw miał gdzieś tam Bieszczady wylądować, ale zanim pojechało dwóch smutnych panów, ja przyjechał do Giżycka, Kamionki, taka miejscowość, został kierownikiem szkoły. Nie miał co robić, bo w tym Wrocławiu to był bardzo aktywny, nawet w Polskim Związku Piłki Nożnej działał. W Związku Nauczycielstwa Polskiego. No a tutaj był tylko kierownikiem, który tam odwalał te parę godzin w szkółce takiej, można powiedzieć, niedzielnej. Więc zaczął pisać opowiadania. Co prawda już debiutował w Jeruzalem w czasie wojny, ale tutaj na poważnie zaczął pisać opowiadania i zdobyło nagrody. I prawdę mówiąc, to były takie niezłe pieniądze. Oprócz tego siał tam grykę i inne warzywa, więc no, prowadził takie sielskie, wielkie życie, ale w końcu nawiązał kontakt ze środowiskiem dziennikarskim, literackim Olsztyna. No i tak się zaczęła jakby jego kariera tutaj. Został redaktorem naczelnym, to chyba był wtedy miesięcznik Warmia i Mazury. Był twórcą między innymi Stowarzyszenia Po Jeziorze. Tu nawet panu prezes obecną widzę, widziałem dziś, jest obecna, więc takie też związki są. No i w 70-tych latach wydał swoje, no, arcydzieło, można powiedzieć, według Judasza. Kto nie czytał, to radzę przeczytać. Ale to książka, która była tłumaczona na kilka języków obcych, w tym japoński, cieszyła się ogromną popularnością, bo jak rozmawiałem z ludźmi z tamtego czasu zainteresowanymi, to była znana. Były dyskusje w tygodnikach i stał się po prostu popularny. Stał się numer jeden w środowisku olsztyńskich literatów. Wiem to stąd, że wspólnie z obecnym również Januszem Soroką napisaliśmy kilka lat temu książkę biograficzną Parnas według Panasa. Była ciekawostka. Janusz mi opowiadał, że jak ktoś tam się go zapytał, zobaczył to książkę, mówi, no dobra, Panas, jakiś Panas jest ulica taka w Olsztynie, ale kto to był ten Parnas? Także ja przekażę Krzysiowi zaraz, tutaj na pamiątkę, żebyś miał, skąd to się wywodzi. Niebawem 11 września, data taka też symboliczna, minie 36. rocznica śmierci, umarł jako młody człowiek, 73 lata, to tak patrzę z dzisiejszej perspektywy mojej, czy Andrzeja, który jest ode mnie starszy. To tak, to zupełnie młody facet. Ciżej go tytuł trudno. W 80-tych latach rzeczywiście było, to tak epizodycznie była taka nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy RP za całokształt działalności dziennikarskiej. I postanowiłem się do tego wrócić, to znaczy postanowiłem, jakbyś tam kiedyś miał taki pomysł, że warto, już nasze stowarzyszenie okrzepło na tyle, żeby to, taką nagrodę przyznać. Poprosiłem Andrzeja, że no skoro był dla nas i dziennikarzem, redaktorem, i literatem, to Andrzej... Jako prezes zresztą. Jako prezes się zgodził, prawda? Ze swoimi, w związku z tym dzisiaj jest ta cała uroczystość. Oczywiście to nie było tak, że byśmy, jak sobie teraz mówiliśmy, Krzysztofa jako laureata, nie? To były
rozważane różne bardzo, bardzo poważne kandydatury. Także nie to, że jakieś tam wstrzyknięcie, tylko po prostu zasłużenie. Przeanalizowaliśmy wszystkie plusy i minusy. No i wyszło nam, że rzeczywiście... Po wielu grudniach. Nie tak bardzo wielu. Muszę powiedzieć, że są to osobisty trend, że moja żona również i mnie przekonała, mówi, słuchaj, no jest to człowiek, no który to jakby rangę podniesie tych nagrodów. A to jest pierwsza edycja tego momentu historycznego, tego momentu będzie się reszta liczyć, prawda? Porównywać do ciebie, tak? Kto tam będzie, nie wiem, no już wymarła tam połowa tych tematów. Tak, ja myślę, że szczegóły dotyczące kryteriów i tego, w jaki sposób kapituła wybrała i potwierdziła kandydaturę Krzysztofa Dałkrzewicza. Proszę o przeczytanie protokołu jury naszą koleżankę Kasię Leśniowską, która była sekretarzem kapituły przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody. Kasia Leśniowska to oprócz tego, że jest Kasią, to jest również córką znanego tutaj w środowisku dziennikarza historycznego, Henryka Wyszyńskiego. Także prosimy, Kasiu. Tak, to też zdecydowanie. Szanowni Państwo, mam zaszczyt odczytać protokół kapituły nagrody imienia Henryka Panasa. Kapituła Nagrody imienia Henryka Panasa w głosowaniu korespondencyjnym wybrała Krzysztofa Dałkrzewicza, laureatę pierwszej edycji tego wyróżnienia. Wyróżnienie ustanowionego przez olsztyńskie oddziały Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej i Związku Literatów Polskich. Laureat otrzymał 5/7 głosów kapituły. Krzysztof Dałkrzewicz jest poetą, felietonistą, satyrykiem, oczywiście, artystą estradowym, kompozytorem, autorem sztuki teatralnej również oraz autorem kilkunastu książek, przynajmniej. Prawie 30. Przepraszam. Prawie 30. Tak, uzupełnimy. To może wtedy pisałem. W tym czasie pisałem. Sprzedane w milionie egzemplarzy. Nagroda została przyznana za dokonania właśnie dziennikarskie i literackie laureata. A wieloletni związek z regionem Warmii i Mazur oraz wierność własnym przekonaniom, których, tak jak patron nagrody, wybitny redaktor i pisarz, autor między innymi znanego w świecie apokryfu Według Judasza, nie zmienia w zależności od pogody i koniunktury politycznej. Znamienne są słowa redaktora Jacka Panasa, który jest tutaj z nami. Jest. Który powiedział i w uzasadnieniu podkreślił. Wiem, że takich ludzi wspierał i promował Henryk Panas, gdy był naczelnym redaktorem miesięcznika Warmia i Mazury. Patronat honorowy nad nagrodą imienia Henryka Panasa objął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzeźnik. A teraz kilka słów o naszym laureacie. Może nie powinnam, ale powiem. Krzysztof Dałkrzewicz urodził się w 1947 roku w Wichrowie, młody, koło Dobrego Miasta, na Warmii. W latach 70. ubiegłego wieku był dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie. Zgadza się? Tak. Gdzie współtworzył kabaret Gwóźdź przez Zwykłe, Si i Ci. Po wyjeździe w 1978 roku do Warszawy występował w społecznych kabaretach, był także kierownikiem literackim Teatru na Tarnówku. W 1986 roku zdobył trzecią nagrodę na międzynarodowym konkursie w Jugosławii za antywojenną farsę Cycek. Tak jest, Cycek. W latach późniejszych był stałym felietonistą tygodnika Przegląd, a od 2005 roku jest cotygodniowym gościem popularnego programu TVN Szkło Kontaktowe.
są pewne. Tutaj wtrącę, chociaż prezes mówił mi, trzymaj się scenariusza, ale nie byłabym sobą, gdybym do poważnego tekstu nie wtrąciła czegoś. Trudno, dywanik pewnie będzie później. Szkło kontaktowe to jest, zapewne większość z Państwa ogląda, program publicystyczno-satyryczny, którego niezwykle, według mnie, ważnym elementem są SMS-y od widzów. I ja, oglądając szkło kontaktowe i odcinki, w których występuje Krzysztof Dobrzewicz, gdy już zresztą dawno o tym myślałam, ale wręcz się ostatnio utwierdziłam w tym, że kobiety kochają Krzysztofa Dobrzewicza. Dobrzewicz kocha kobiety. Zwłaszcza jedno, jak nie ostatnio powiedziałeś. Tak jest. Wracając do scenariusza. W 2011 roku Krzysztof Dobrzewicz brał aktywny udział w akcji promocyjnej Mazury Cud Natury. Mimo stałego adresu w Warszawie, często przybywa na Warmii i Mazurach, spędzając wolny czas na łowieniu ryb i tworzeniu na łonie przyrody nowych utworów. Jest między innymi laureatem przyznawanej w Olsztynie Nagrody imienia biskupa Krasickiego, co już powiedzieli prezesi, oraz Nagrody Marszałka Województwa za całokształt twórczości artystycznej i przywiązanie do Warmii i Mazur. I tu jeszcze odrobina prywaty. Kilka lat temu miałam okazję i przyjemność poznać pana Krzysztofa Dobrzewicza. Pan Krzysztof niestety nie pamięta. Tutaj na tej sali odbywała się uroczystość, coroczna cykliczna impreza wręczania promocji olsztyńskiego kalendarza. I po tej uroczystości, w tak zwanych kuluarach, dopchałam się do pana Krzysztofa i poprosiłam o zdjęcie wspólne. Wymieniliśmy kilka słów i pan Krzysztof podsumował, że łączy nas wzrost. I chyba to się zgadza, tak jest. Ale tego nie pamięta, ale od dzisiaj będzie pamiętał. Ogłoszenie komunikatu o przyznaniu nagrody nastąpiło 11 września 2020 roku w 35-lecie śmierci Henryka Panasa. Natomiast uroczystość wręczenia statuetki autorstwa znanego w Polsce rzeźbiarza Andrzeja Renesa planowana była 4 stycznia 2021 roku w 109. rocznicę urodzin patrona nagrody. Jak Państwo wiecie, miało to być rok temu ze względu na pandemię się nie odbyło i uroczystość odbywa się w dniu dzisiejszym. Kapituła Nagrody imienia Henryka Panasa. Jerzy Domański, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, redaktor naczelny Przeglądu i współprzewodniczący kapituły. Marek Wawrzkiewicz, prezes ZLP, współprzewodniczący kapituły. Jacek Panas, dziennikarz radiowy, syn patrona nagrody. Ewa Domeracka-Sadowska, reprezentująca marszałka województwa. Marek Książek, przewodniczący warmińsko-mazurskiego oddziału SDRP. Andrzej Cieślak, prezes oddziału ZLP w Olsztynie. Katarzyna Leśniowska, członkini oddziału ZLP, sekretarz kapituły. Olsztyn, 1 września 2020 roku. Dziękujemy, Kasiu. Kasia mówi, że kiedyś się tam dobijała, a dzisiaj widziałam, że tam bez problemu doszło, prawda? Jak to jest ważne, żeby należało do odpowiedniego związku, nie? Stowarzyszenia Dziennikarzy, polecam. Proszę Państwa, dalszy ciąg. Zbliżamy się szybkimi krokami do końca. Będzie laudacja na cześć laureata, bo taka musi być, którą wygłosi Ewa Klejman-Gomolińska z oddziału ZLP w Olsztynie, znana krytyczka literacka. Dzisiaj po 40 latach się znaleźliśmy, okazało, że się znaleźliśmy dalej. Bardzo proszę, to mogę już mówić nawet Ewa, a to się nie zmieni.
Szanowni Państwo, Szanowny Laureacie, przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, jak również przyjemność, przedstawienia sylwetki Krzysztofa Dobrzewicza, którego kapituła nagrody imienia Henryka Palasa wybrała laureatem pierwszej edycji tego wyróżnienia ustanowionego przez olsztyńskie oddziały Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej i Związku Literatów Polskich. Patronat honorowy nad nagrodą imienia Henryka Palasa objął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzeźnik. Przedstawienie osoby powszechnie znanej i podziwianej przez całe pokolenia ze względu na dokonanie, zasługi, stworzenie własnego, niezmiennego od dziesięcioleci indywidualnego stylu wypowiedzi w różnych formach literackich jest dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Nagroda została przyznana za dokonania dziennikarskie i literackie laureata, wartościową twórczość muzyczną, wieloletni związek z regionem Warmii i Mazur oraz wierność własnym przekonaniom, których tak jak patron nagrody Henryk Palas, wybitny redaktor i pisarz, autor m.in. powieści według Judasza Pokryw, Judasza Dziennik Intymny, Prywatne życie Władysława Jagieły czy Grzesznicy, redaktor miesięcznika Warmia i Mazury, współzałożyciel Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze, pozostaje konsekwentny bez względu na sytuację, ludzi czy okoliczności, bez względu na kształt areny politycznej, ekonomicznej czy nawet kulturalnej. Henryk Palas i Krzysztof Dobrzewicz są ze sobą kompatybilni poprzez uznawane wartości, adekwatność ich wyrażania oraz priorytetową, nadrzędną rolę prawdy jako idei, koncepcji oraz poglądu. W obu tych przypadkach są to cechy immanentne, na stałe przypisane, wręcz wryte w nieświadomość osobniczą, która stała się bazą, obszernym fundamentem dla świadomego ja kierowanego i reżyserowanego życia twórcy historii Polski. Szanowny laureacie Krzysztofie, poza samą uczelnią, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie, łączy mnie z Panem podobna empatia liryczna i szacunek do kamieni naturalnych oraz ich właściwości. Opal, który otrzymał Pan wiele lat temu w Australii, asocjuje szczególnie ze zodiakalnym skorpionem, którym Pan jest. Kamień ten stymuluje kreatywność, uzmysławia potencjał, zachęca do wyrażania myśli, wzmacnia lojalność i wierność, także swoim przekonaniem. Dodaje sił do wszelkiej walki i umożliwia kontrolę nad własnym życiem, wzmacnia cechy człowieka, czyniąc go wyrazistym. Być może w laudacji nie powinno się nawiązywać do nauk ezoterycznych, ale podążając Pana tropem werbalnym, chciałabym zostać przede wszystkim zapamiętana. Chcę również uniknąć konekcji politycznych, ale opal to inaczej kamień, w którym zaklęta jest tęcza, więc trudno zaperkować z doła. Krzysztof Dobrzewicz to ceniony satyryk, poeta, dziennikarz, kabareciarz, felietonista, piosenkarz, twórca spektakli teatralnych. Z każdą profesją pozostaje w znakomitych relacjach, gdyż jego nazwisko pochodzi od litewskiego słowa daukrza, co znaczy uparty, więc taki też pozostaje nasz laureat. Uparcie dąży do wyznaczonego celu, jakim najczęściej jest nazwanie otaczającej rzeczywistości w sposób, którego społeczeństwo oczekuje, ale nie ma odwagi i środków wyrazu, by to uczynić. Dla komentatora szkła kontaktowego z krawatem polo jako znakiem rozpoznawczym nadrzędną kategorią wypowiedzi jest humor jako oręże walki z absurdalną rzeczywistością, nieakceptowanym systemem czy cechami społeczeństwa. Humor Dobrzewicza jest pozycją stałą i bawi niezmiennie od lat poprzez uniwersalny wymiar i jest to wartość dodana całej twórczości.
Istotnie spoglądając na Don Kiszota Cervantesa czy Folwark zwierzęcy Orwella, trudno nie zauważyć humoru i satyry jako silnej dominanty, która przetrwała i wciąż jest aktualna. Satyra na społeczeństwo czy obozy polityczne jest wynikiem nie tylko błyskotliwości i ogromnych umiejętności obserwacji świata, ale także zdolności adaptacyjnych naszego laureata, przystosowanego do sceny życia bez względu na osobiste preferencje. To bardzo trudna sztuka, gdyż w założeniach filozoficznych artyście bliska jest postawa Heideggera, Camusa czy Sartra. Życie człowieka jest bowiem absurdem. Świat jest absurdalny i całkowicie obojętny na los człowieka. To jest egzystencjalizm, który widzi i odczuwa, któremu towarzyszy bez wytracania czas i przestrzeni. Jest zawsze obok, jak Dobosz z Nocturnu Stefana Żeromskiego. Byłem zawsze jak Dobosz, który biegnie bez tchu, obok spracowanego szeregu, znany takt wybijania z pałkami. Tyle, że ten takt jest przefiltrowany trawestacją, parafrazą czy innym rodzajem konfrontacji słownej czy sytuacyjnej. Podczas każdej transformacji, która konstytuuje nowe zjawiska, pogłębia niepewności i tworzy kolejne stopnie komplikacji, Krzysztof Dałkrzewicz definiuje współczesną Polskę, Europę, świat poprzez ironię, sarkazm, czy też amplifikację, emfazę, katachrezę w satyrycznych dowcipach, anegdotach, opowieściach społeczno-obyczajowych, filozoficznych i politycznych. Nigdy nie podaje na tacy recepty, nie proponuje pozytywnego rozwiązania. Jego krytyczna postawa wobec ludzkich wad i przywar ma na celu wstrząsnąć społeczeństwem, obudzić go śmiechem, ale obudzić. Wreszcie nazwać głośno to, co niewydobyte. Autor m.in. Tusku Landu, nareszcie w Budapeszcie, współautor Aleksander Dałkrzewicz, czy pamiętnika czwartej szepy, jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, w tym srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis, Grand Prix oraz nagroda dziennikarza na przeglądzie kabaretowym OZ w Rzeszowie, nagroda miesięcznika Szpilki za listę do pana hrabiego, złoty mikrofon w roku 1991 roku, rok później złoty kamerto, trzecia nagroda za farsę Cycek na międzynarodowym konkursie na sztukę teatralną w Jugosławii, złota szpilka na drugiej biesiadzie humoru i satyry za program Mity i Nity, czyli Nasza Monachomachia. Trzecia nagroda na trzeciej biesiadzie humoru i satyry w 1978 roku, srebrne roki Kosicy w ogólnopolskim turnieju kabaretowym z Zakopanem. W 1998 roku Krzysztof Dałkrzewicz otrzymał nagrodę imienia biskupa Ignacego Krasickiego, przyznawaną za znaczące dzieło bądź całokształt działań twórczych i artystycznych osobom związanym z regionem Warmii i Mazur. Dałkrzewiczowi przyznano ją m.in. za niekonwencjonalne poczucie humoru i dorobek poetycki nawiązujący do satyry polskiej. Jednym z ważniejszych dokonań twórczych laureata jest wyniesienie osób z tak zwanego marginesu społecznego na karty literatury polskiej. Meneliki i Meryki epitafia sponsoruje ruska mafia. Cwane główki i chłopaki z trodówki Meneliki II, Meneliki nowe, czyli wina tuska i logika białoruska. Meneliki, podobnie jak Moskaliki Wisławy Szymborskiej, to krótkie formy literackie, Dałkrzewicza, dialogi, scenki, opisy nawiązujące do osób bądź sytuacji znanych powszechnie z medialnych doniesień. Współprowadzący z Januszem Gajosem kabaret Hotel Nic i współpracujący z kabaretem pod egidą, znany artysta także publiczności Czech, Szwecji, Niemiec, Kanady, Australii i Stanów Zjednoczonych, zatrzymał się na najuboższej, często bezdomnej, głodującej, dotkliwie nieszczęśliwej warstwie społecznej, poświęcając jej czas, uwagę i gratyfikację w uwiecznieniu dla potomnych swoich książek. Według profesora Jerzego Bralczyka, Menel to powszechnie obdartus, brudas, osoba niechlujna. Pochodzenie tego słowa związane jest z
pisarzem Etiopii Menelikiem II, który rządził afrykańskim państwem na przełomie XIX i XX wieku. Cesarz słynął z niekonwencjonalnego sposobu ubierania się, polegającego na specyficznym łączeniu elementów garderoby. Nie dążył w żaden sposób za modą, nosił dziwne szaty, czym zaskakiwał społeczeństwo, również nas. Osoby, które ubierały się nieadekwatnie do obowiązujących trendów mody, zaczęto nazywać menelikami i słowo to nie miało początkowo pejoratywnego znaczenia. To jedno oczywiście z hipotez etymologii. Wyraz mene, bo istnieje też nawiązanie do języka francuskiego oraz historii rewolucji francuskiej, gdzie w dużym skrócie mener oznaczać będzie człowieka z marginesu społecznego nadużywającego alkoholu. Autor menelików pokazuje czytelnikowi ludzi wykształconych, mądrych, z własnym kodeksem etyki i zasad postępowania, inteligentnych i błyskotliwych. Pokazuje cienką granicę dzielącą całe społeczeństwo od tego właśnie marginesu. Załamanie psychiczne, ekonomiczne, utrata rodziny, domu, pracy, zdrada, w każdym praktycznie aspekcie życia może prostą drogą doprowadzić dosłownie każdego do przejścia na drugą stronę, z której powrót jest praktycznie dla większości niemożliwy. Wypowiedzi, skojarzenia, komentarze, anegdoty tzw. meneli, menelików są trafne, nie pozbawione odcienia szyderstwa czy kpiny, lecz cenne, przysłowiowy punkt. Dałczewicz, okazując tej grupie społecznej szacunek, uwrażliwia nas na każdą istotę ludzką, na chwiejność naszego bytu oraz uczy, by nie oceniać z taką łatwością innych poprzez ich wygląd czy zachowanie odbiegające od przyjętych norm społecznych. Jak już wcześniej wspomniałam, bardzo istotną cechą twórczości autora niby wiersze było nie było, jest szczególny rodzaj empatii lirycznej, polegającej na szczerości i otwartości podmiotu lirycznego, by zrozumieć kogoś i przede wszystkim by zrozumieć siebie. W żadnym innym gatunku literackim nie uda nam się zajrzeć tak głęboko w duszę artysty, jak w jego poezji, tej lirycznie bardzo osobistej, bez powiązań satyrycznych, z mocno zaznaczonym czułym podmiotem lirycznym, analogicznym do czułego narratora Olgi Tokarczuk. Poezja wymaga odkrycia, jakiegoś rozdzielają ekshibicjonizmu, obnażenia z kreacji siebie i takowych prób kreowania. Wiersz, który jest ważny na przestrzeni dziejów, zwłaszcza w krajach wielkich i wybitnych poetów, jakim jest Polska, to duże wyzwanie i nietuzinkowe wyznanie liryczne, tak bym określiła poezję Krzysztofa Dałczewicza, liryką wyznania, w której sam poeta przyznaje. Były i jeszcze będą w moim życiu chwile, które muszę ubrać we własne zdania i słowa, nawet jeśli kilka minut później jestem w innych obłokach i na innej ziemi. Nasz laureat jest stałym obserwatorem i komentatorem życia, ale on także potrzebuje tej lirycznej, własnej sfery, w której układa się sam ze sobą. Jest translatorem własnych przeżyć i doznań. Pisze o sobie. Mnie wyciosaną siekierką w wichrowym lesie, w czasach, kiedy wszystko, co gładkie, było podobne do amerykańskiej stonki. By kilka wierszy później skonstatować, całe moje życie to tęsknota za śmiercią naturalną, to walka o życie bez końca. Można dokładnie w tym momencie zaryzykować stwierdzenie, że jest to literackie credo artysty. Podmiot liryczny tej poezji to ktoś bardzo wrażliwy, intuicyjny, romantyczny, zagmatwany, pogubiony, nie radzący sobie ze sprawami ostatecznymi w znaczeniu pożegnania miłości. Stąd też wersy. Mój świat, którym chciałbym pomieszkać, nie został jeszcze zbudowany. Mojego świata nie ma, bo mam tylko pomysły, jak powinien wyglądać. Każdy poeta oddaje emocje związane z rozstaniem, ze śmiercią bliskiej osoby i czyni to każdą komórką i tkanką. Umiera za każdym razem, gdy rodzi taki wiersz. Przejście więc z tej poezji bardzo prywatnej do satyry jest również odmianą eskapizmu dla zachowania przy życiu wewnętrznego dziecka. Zderzenie z wysoką falą rozpaczy, tęsknoty i żalu przenosi ja liryczne na pole satyry.
Każdą formę sztuki Dałszewicza łączy odwaga i suwerenność w wyrażaniu się i siebie. To jest klamra spinająca całą obszerną i ważną dla nas i dla naszych pokoleń twórczość. Niezależna moralność. Szanowni Państwo, w tej laudacji nie sposób przedstawić całego dorobku artysty z należytą atencją i estymą ze względu na jej wielotonowość i różnorodność aktywności. Zatem zdaję sobie sprawę, że jesteś za daleko na wyciągnięcie ręki, na niewinny dotyk, na widoczne gołym okiem ciche westchnienie, wciąż za daleko. Gratuluję serdecznie nagrody i życzę wszystkiego najzdrowszego z klimatem opału jako amuletem szczęścia. Przyciąga miłość i pozytywne wydarzenia, niezależnie czy na stole zagości śledź po kaszubsku, czy kaczka w sosie własnym, choć zgodnie z instrukcją tuskulandu ostatnią frazę powinnam konspiracyjnie wyszepić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za wynikliwą, wielce uczoną, ale i celną laudację. Myślę, że to przyczynek co najmniej do pracy doktorskiej, a pewnie habilitacyjnej. Dziękujemy bardzo jeszcze raz, Ewa. Proszę Państwa, przyszedł czas, by poprosić Krzysztofa Aniołę na zajęcie miejsca tutaj przy stole, na tronie, że się tak wyrażę. Bardzo prosimy. Statuetki Henryka Panasa, której to uczyni, dokona, czy jak tam to nazwać, w imieniu marszałka Wiktor Barclay. Szanowni Państwo, no pewien przywilej mam dzisiaj, ponieważ pan marszałek mnie upoważnił, jestem jego pełnomocnikiem, a poza tym łączy nas drugie imię. Proszę Państwa, adresu nie będę czytał, ale opowiem co tam. Zaczyna się: drogi Krzysztofie, szanowny laureacie, potem jest wszystkie walory Krzysztofa omówione, od wielkiego talentu samolotnego poprzez ciężką pracę od 4 rano przeważnie i wielką popularyzację zdrowego rozsądku w sposób humorystyczny, a także wielki zasług popularyzacji naszego regionu. I podpisał Gustaw Marek Rzezin, patron tejże nagrody Krzysztofie. A teraz, tak, a
teraz ja bym prosił o odczytanie innych listów, bo znaczy innych, są dwa. Ja bym prosił o redaktora Zdzisława Szymochę. Pamiętacie, w latach 90. był redaktorem naczelnym Gazety Olsztyńskiej. Zresztą, tak przy okazji, wśród członków mojego naszego stowarzyszenia olsztyńskiego jest czterech naczelnych, w tym trzech byłych i jeden obecny, czyli ja, naczelny biuletynu naszego. Dziennikarz olsztyński, ważnego. Ale bardzo proszę, Zdzisław, o odczytanie. Już idę. Szanowny Radzie, Szanowny Krzysztofie, zaproszenie do kapituły na kolejnym dniu jest redaktor małego książek, znający moją słabość do tego regionu, zrobił mi tym wielką przyjemność. Tym większą, że mogłem oddać głos na tak wybitne funkcje. Krzysztof Dałczewicz jest tym, kto tworzy tak oryginalny, że już po pierwszym kontakcie zapamiętujemy charakterystyczny głos i przewrotnie konstruowany bardzo zabawne i bardzo inteligentne teksty. Nikogo nie trzeba przekonywać, że postać dzisiejszego laureata wyrasta ponad poziomy i są na tę tezę liczne dowody. Dla mnie Krzysztof Dałczewicz jest solą tego, co mówi jak najlepsze. Jest mistrzem słowa na scenie kabaretowej, potwierdzającym swoje umiejętności w wielu nagraniach i książkach. Z sentymentem wspominam czas, gdy Krzysztof był autorem mojego tygodnika i jego wizytówką. Było to, tak? Drogi Krzysztofie, czytelnicy Przeglądu ciągle pamiętają twoje teksty, mając na względzie tę dobrą pamięć, może jeszcze zawitasz na jego ławę, zastanawiam się. Serdecznie gratuluję nagrody imienia Henryka Panasa, nagrody, która piękną klamą zbina dorobek twórczy syna Warmii i Mazur z wartościami, jakie wyznają jego papa. Wartościami, które są także bardzo bliskie środowisku dziennikarzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Życzę laureatowi, ale też i nam wszystkim, by cywilizacja słowa, mądrych zachowań i podmiotowego traktowania każdego człowieka nabierała mocy. Czekamy więc na nowe teksty kolejnych książki Krzysztofa. Z ukłonami i pozdrowieniami. Dziękuję. Również prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich przysłał krótki list gratulacyjny i odczytanie tego listu proszę naszego kolegę ze Związku Literatów Polskich, Jerzego Szczepunika, znakomitego dramaturga. Proszę bardzo. Związek Literatów Polskich i Zarząd Grupy. Szanowny Panie Krzysztof Dałczewicz, Szanowny Laureacie, poczuwam się do miłego obowiązku złożenia serdecznej gratulacji. Otrzymał Pan wielce zaszczytną nagrodę imienia Henryka Panasa. Nie ma w tym, jako współprzewodniczącego kapituły, mojej zasługi. Jest to wyłącznie Pańska zasługa. Doceniono Pańską bogatą, kosztorową twórczość i imponującą popularność, co przecież w naszych czasach jest sprawą sporą rzadkością. Ufam, że nagroda nadoda Panu sił i ochoty na dalsze twórcze życie. Z informacji oddziału ZRP w Olsztynie dowiedziałem się, że koledzy wytrwale zapraszają Pana do swojego grona. I słusznie, gdyż osobiście nie wątpię, że Pańskie dokonania artystyczne, a szczególnie literackie, stanowią podstawę do osobistej Pana decyzji o przystąpieniu do naszej organizacji. A ja będę mógł się do Pana zwracać jak kolego. Wcześniejsze zobowiązania uniemożliwiły mi złożenie Pana gratulacji osobiście. Niemniej jednak tą drogą tękiego zdrowia życzę z pracowitą dłoń ściskam. Prezes Związku Literatów Polskich Marek Marszkiewicz.
nie znam, bo siedziałeś, a nie siedzisz, albo będziesz siedział. Takie powiedzenie było kiedyś, jak teraz. Ja bym prosił o zabranie głosu syna patrona, Jacka Panasa. Jacuś, nie dopieraj się, po prostu przyjdź i powiedz parę słów, które zwiążą laureata z patronem. Jacek jest dziennikarzem radiowym, więc sobie poradzi tutaj spokojnie. Proszę Państwa, tyle już było powiedziane, że mi trudno coś powiedzieć, żeby coś ciekawszego było. Powiem tylko tak. Krzysztofa znam bardzo długo. Jak już był dyrektorem, to jako młody dziennikarz przyjechał do niego na wywiad, porozmawialiśmy, nie wiedziałem, że on będzie taki sławny kiedyś, jak teraz. Ale widać, moja obecność spowodowała, że stał się sławnym człowiekiem. Proszę Państwa, jak byłem młody, z ojcem pływałem po wielkich jeziorach i ojciec zawsze marzył, chcę mieć jacht, nawet wyciął już sosnę, żeby zrobić z tego maszt, ale nie wyszło. Dopiero ja po jego śmierci kupiłem jacht i pływam. Przed śmiercią, chyba to było 2 lata, jak ojciec do mnie powiedział, syn, umrę i nikt nie będzie wiedział, że ja byłem. A może by taka jakaś nagroda w moim imieniu była. No i udało się. Dzięki Markowi i Andrzejowi taka nagroda jest. I ja się bardzo cieszę, że ta nagroda trafiła pierwsza w ręce właśnie mojego kolegi Krzysztofa, którego prawda, pomogłem pójść do góry. Bo nie wiem, prawdopodobnie z ojcem też się spotkał, ale nie pamiętam. Bo ojciec wszystkich młodych, tam wszystkich, tych, którzy chcieli pomocy, pomagał mi. I w gazecie Panorama Północy, czy w domu często przychodzili, wiem, że wiersze leżały na stole, analizowali, prawda. No i potem taki człowiek zadowolony wychodził i potem był już potem sławny. Nie będę zmieniał tych nazwisk, bo to nazwisko jest najważniejsze i najsławniejsze w tej chwili. Jeszcze raz. Szanowni Państwo, taka uroczystość zawsze jest o tyle cenna, że bohater tej uroczystości wiele się dowiaduje o sobie. Ale jak tutaj wchodziłem, to była taka scena, że Krzysztof siedział na krześle tam z tyłu, za ekranem, a młoda, zdolna jakaś pani przed nim na schodku jakby klęczała. Myślałem, że Krzysztof trafi do konfesjonału. Ale okazało się, że to jest pani Bożena Dunat. No to na pewno Pan Bóg jej w konfesjonale nigdy nie dojdzie. Proszę Państwa, prawdą jest, że Krzysztof kocha wszystkich ludzi, ale szczególnie rzeczywiście kochają go wszystkie kobiety. I tak zawsze było. Teraz 3 dni temu oświadczył mi się Jacek Fedorow. No, czyli jednak coś w tej tęczy jest. Proszę Państwa, ja powiem tak. Przeczytałem wczoraj w Gazecie Wyborczej informacje, które normalnie ludzie nie czytają, bo to było z pierwszego dnia otwarcia roku szkolnego przez pana premiera. Pana premiera Morawieckiego. I on tam zacytował Jana Pawła II, po czym jeszcze go poprawił, dodał, że te wartości patriotyczne jeszcze trzeba kształtować. W 1976 roku, kiedy Krzysztof był dyrektorem Domu Kultury w Szczytnie, została otwarta wystawa filatelistyczna w muzeum i byli wszyscy prominentni. Prominentne osoby ze Szczytna, czyli komendant szkoły milicji, sekretarz partii i tak dalej. I był napis
taki znany filatelistyczny znaczek uczy, bawi, wychowuje. I sekretarz partii, ulubieniec tekstów różnorakich Krzysztofa, towarzysz Stawicki, nie bójmy się tego nazwiska, przemawiając mówi tak. I proszę Państwa, to jest taka wspaniała ustawa, ale ten tytuł tutaj trzeba uzupełnić. Znaczek kształci, bawi, wychowuje i posiada walory kształcące. Krzysztof kilka tygodni później w felietonie w Szpilkach napisał właśnie o tym wydarzeniu, oczywiście z perspektywy humorystycznej. I jak ja wczoraj czytałem tego Morawieckiego, to dokładnie poprawiającego Jana Pawła II, no to gratuluję odwagi lub bezmyślności. Osobiście stawiam na to duży. Ale proszę Państwa, powiem tak. Tutaj puszczę kilka fotek. Bardzo proszę. Taki zestaw. To jest kabaret Gwóźdź, którego twórcą był Krzysztof, nie współtwórcą. Był twórcą kabaretu, tyle że zaprosił wspaniałych kompanów do tego wydarzenia i dzięki temu stworzyli wspaniały kabaret Gwóźdź. Tutaj mamy rysunek taki Zakopane 78, to jest z tego programu Ale Meksyk, który wygrał wtedy festiwal o Złote Rogi Kozicy w Zakopanem. I proszę Państwa, w książeczce na okładce Krzysztof był uprzejmy napisać na moim zbiorze felietonów, przypomnieć nasze relacje osobiste. Rzeczywiście Krzysztof przez jakiś czas mieszkał u mnie, a dokładnie był zameldowany. Kiedy to zakochał się w Małgosi, mogę mówić o tym. Tak, zakochał się w Małgosi, utonął w tej miłości, wyjechał 1 grudnia 77 ze Szczytna do Warszawy i tam poszedł drogą kariery, jak wiemy. 1 listopada, jeszcze szybciej. I proszę Państwa, Krzysztof był wcześniej żonaty, w związku z tym ja byłem świadkiem na jego rozwodzie, bo dowodem było na to, że mieszkał u mnie, nie u żony. I pomogło. Potem mógł się ożenić drugi raz, ale Krzysztof także był świadkiem na moim ślubie. Pierwszy. Nie. Otóż okazuje się, że historia potoczyła się dalej, ponieważ trzecia żona Krzysztofa, Wiola, jest osobą, okazuje się, że ja byłem na jej pierwszym ślubie, tej jego trzeciej żony, w Augustowie. To tyle, proszę Państwa, z takich naszych przyjacielskich, serdecznych relacji. Cieszę się bardzo, że w zamku kapituły warmińskiej Krzysztof po raz drugi odbiera ważną bardzo nagrodę podkreślającą jego talent, jego pracowitość i jego otwartość i miłość do wszystkich. On kocha wszystkich ludzi po prostu. No, szczególnie swoją żonę. I proszę Państwa, ponieważ zaczął się rok szkolny, to ja zakończę refrenem pewnej piosenki, którą kiedyś Krzysztof napisał. To była o taki optymistyczny akcent, bo wszyscy jesteśmy przygnębieni tym czartkowym epizodem. Otóż refren tej piosenki to też było o reformie oświaty, ale jeszcze Kubelskiego wtedy, ale refren był taki. A dzieciom na pewno, jak zawsze, jest wszystko jedno. Tornister na plecy i lód na wagary, bo zwisa im system i nowy, i stary.
Dziękujemy bardzo właśnie jeszcze uzupełnianiu właśnie o tych kobietach, jak ja też w tym rozmyślałem, Krzysiu. Rozmowy telefoniczne mnie, ale lubię, kobiety ci kochają, to co to już padło tam, mówi, no, ale co z tego, ja tylko jedną. Także miejcie to panie na uwadze. A teraz bym bardzo zaprosił Stanisława Korczyńskiego. Czy no, Robert, tak? Razem. My w Olsztynie lubimy być razem, we dwóch, czujemy się pewni. Szanowny laureacie, mam przyjemność w imieniu mieszkańców Olsztyna bardzo, bardzo pogratulować, podziękować za całą twórczość, za bycie przyjacielem Warmii i Mazur, bo przyjaciel Warmii i Mazur to jest ta pierwsza nagroda, którą tutaj Krzysztof Dałczewicz odbierał jakieś 12 lat temu. Potem wiele tych nagród już nie było przyznanych, ale ten przyjaciel Warmii i Mazur był pierwszy. W Olsztynie ostatnio przewinęły się strajki, bo likwidowano jedną, był zamiar likwidacji jednej z ważnych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, a w naszym mieście było to szczególnie intensywne. Ja się dociekałem dlaczego, ale powiedziano mi, że w tłumie, że zlikwidują szkło kontaktowe i nie będzie Krzysztofa Dałczewicza. W Olsztynie te strajki były większe niż gdziekolwiek. Także to jest nasz stosunek do dzisiejszego laureata. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję za te wszystkie lata. Ja tu się czuję takim trochę młodszym pokoleniem, ale to, że moje pokolenie, twórczość, praca, działalność Krzysztofa Dałczewicza jest znana, to znaczy, że ona trwa przez lata, ona jest uniwersalna i jeszcze raz serdecznie za to w imieniu nas, mieszkańców Olsztyna, dziękuję. Szanowni Państwo, drogi Krzysztofie, Pan Prezydent nie mógł się być na tej uroczystości, ale wystosował specjalny list, w którym bardzo serdecznie gratuluję za twórczość, za to wszystko, co drogi Krzysiu zrobiłeś dla regionu, jego stolicy. I dziękujemy Ci bardzo za to i chciałbym również przekazać taki drobny upominek od mieszkańców Olsztyna. Dziękuję bardzo. Chyba nie ma tego kolegi, który miał wystąpić jako trzeci. Jest? Jak go nie ma, to znaczy, że nie ma. Ale wiem, że o Józko, sygnał dostałem od Józka Burniewicza, tak? Józeczki. Trzy minutki tam, powiedzmy trzy, bo... Dzień dobry, Krzyśku. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy się poznaliśmy. Nie pamiętam, no właśnie. Ja też mam dobrą stronę. Na pierwszy miesiąc temu mogłem się wtedy. Wtedy zdobyłeś drugą nagrodę w dziedzinie kabaret, a ja zdobyłem pierwszą nagrodę w dziedzinie flaka satyryczny. Józef, bo ja nie pamiętam, Józef Burniewicz to jest satyry. Nazwany przeze mnie z Olsztyna. Bo na kręciu film pod tytułem Chłopaki z Zatorza. Prawda? Przepraszam, ja się nie przestrzegam, faktycznie. Ale myślałem, że wszyscy mnie znają. Jeżeli nie wszyscy, to nazywam się Józef Burniewicz, dobra. Krzyśku, jest historia. Ja nawiążę do pana sam troszeczkę. Wejca to jest to Jarek, mówię, było świetne, ale on tego nie wie, Jarek. Otóż ten faka, z którym byłbyś znajomy, opowiedział mi kiedyś taką rzecz. Mówię, słuchaj, jak przyjechałem do Olsztyna i organizowałem to stowarzyszenie, powiedzcie, że postanowiliśmy, on miał taki pomysł, wydawać pismo satyryczne. Jeżeli to chyba nie się układa, bo kiedyś się robi satyrę, masz nagrodę Jacka Panasa. No, tego pismo nie wyszło nic. Powstał kaktus, powstała karuza w tym czasie,
rzeczywiście wychodzimy, no bo pismo nie powstało. A to było w związku z tym, że ja starałem się utworzyć pismo satyryczne w Olsztynie, a on miał kibicowo bardzo mocno. Niestety. Takie czasy były, że papieru nie było prawa publikacji pisma i tak nie. Dobra. To chyba byłoby na tyle. I na tym skończył Portugal, to jest serdecznie. Fotografika, który odkrył swój talent, powołany jakby dopiero na emeryturze, i właściciele galerii nowojorskich i paryskich przebierają nogami, żeby zrobić mu wystawę. A on się nazywa Henryk Cyrut, który chce przekazać jakiś prezent. No bardzo prosimy. A, jest w imieniu Henryka Helena Petrowska, przewodniczącej, przekazuje fotogram. Duża nagroda od doktora Henryka Cyruta, artysty fotografika uznanego. Pokaż. Ja chcę Państwa poinformować, że nie tylko Henryk Cyrut przygotował nagrodę. Ja również chciałbym poprosić wiceprezesa zarządu oddziału ZLP w Olsztynie, Jurka Goryczyńskiego, o wręczenie takiej drobnej pamiątki od nas, członków Związku Literatów Polski. Nie ma tego scenariusza, mała Pawłowska. Proszę bardzo, Julek. Także jako rodzice wracamy z nagrody, jako ten wędkarz, to będziesz widział tam. Możesz nawet w tym domku tam na tym sobie wyjść. Ale chcesz mu meblować mieszkanie? Proszę bardzo. Tak, i będę przemawiał. Znaczenie tej nagrody jest symboliczne. Jestem akurat najstarszy człowiek Związku Literatów Polskich, który osobiście znam Henryka Panasa. Henryk Panas nie dał mi wydaje się, nawet krótko przed śmiercią. No dzisiaj spotkałem również w życiu pana Krzysztofa Dobrzewicza. Niezależnie od tego, nie wiem, czy pamięta. Dzisiaj ma okazję wręczyć mu taką opiekę. No i na pewno to wygra. W ogóle ja tak przejrzałem te wszystkie pudełka, które otrzymałem
No i widzę, że flaszkę będę musiał za swoje kupić. Coś Państwu powiem. Dziękuję serdecznie. Oczywiście po tym, co ja usłyszałem na własny temat dzisiaj, to ja muszę Państwu powiedzieć, że pójdę, jak wyjdę stąd, to pójdę do baru, wypiję, później położę się w hotelu i umrę. Prawda, bo już więcej nic nie potrzeba. A mam tego, muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj w Olsztynie przeżyłem podróż sentymentalną, ponieważ 30 parę lat temu, jak zapewne część z Państwa pamięta, bo widzę, że to w większości nasza klasa dzisiaj przyszła, na murach więzienia był napis: byliśmy, jesteśmy, będziemy. Pamiętacie, myśmy sobie robili zdjęcie pod tym, bardzo mnie to nie braka, tylko taki duży transparent. I otóż jadę dzisiaj i też przejeżdżam koło więzienia. I co ja widzę na murach więzienia? Promujemy najlepsze. Wyglądało tak, jakby wrócił do starych dobrych czasów. A był jeszcze jeden przypadek taki potwornie śmieszny, zakłamany, a mianowicie był taki mural, teraz jak nazywają, naprzeciwko Teatru Jaracza. I tam było napisane na tym muralu: Lenin twórcą światowej rewolucji. A pod spodem stał kubik ze sztuką Teatru Jaracza: tato, tato, sprawa się rybka. I pamiętam, że myśmy też robili wtedy te zdjęcia. A tutaj jak usłyszałem, jak jestem znany i lubiany, to muszę Państwu powiedzieć, że powiem teraz do jakiego stopnia. Otóż byłem nie tak dawno nad kanałem Kędrzałęckim na spacerze i przyuważyłem bobra. I zacząłem obserwować te bobry i jedzie dwóch facetów rowerami. Mijają mnie i nagle słyszę, jak jeden do drugiego mówi: ty, ja chyba przed chwilą widziałem bobra. A drugi mówi: no co to, to był facet podobny do Dałkrzewicza. Także... Ale dobra, słuchajcie, ja już skończę. Jakoś tak... Jestem pod ciężarem własnej wielkości. Marginesu nadużywający alkoholu. Bardzo blisko do definicji prawdziwego artysty. Ale zapomniałem Państwu powiedzieć, że o jeszcze jednym przypadku, jak świat jest mały. Otóż tę statuetkę, którą otrzymałem, to ją wrzeźbił Andrzej Remes. A Andrzej Remes należy do mojej drużyny wędkarskiej, ponieważ jestem prezesem koła wędkarskiego artystów z Szczęsny. Także teraz jeszcze jemu będę musiał podziękować. Ja się na to także przekazać jakieś może drobne upominki. Także teraz jest tak okazja, bardzo Państwa proszę, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, chcielibyśmy Państwu zaproponować później zbiorowe zdjęcie. Otóż Krzysztof siadłby tu w środku. Państwo, nie wiem w jaki sposób, ale spróbowalibyście być może ustawić umieścić się schodkowo, tak żeby ewentualnie ktoś, kto będzie chciał robić zdjęcia, był umożliwił złapanie wszystkich, nie ma Państwa, jeśli Państwo macie na to ochotę.
A teraz proszę bardzo na wygrywanie. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za przybycie. Tu jest na krożganku jest katering drobny w lampkach i na można skorzystać. Natomiast członków obu stowarzyszy, Stowarzyszenia Dziennikarzy i ZRP proszę o pozostanie do zdjęcia pomnikowego w programie. Dziękuję Państwu.